Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us, and we'll be off on our grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Cześć, manko, z tej strony Kotoselo, a to jest trzeci odcinek z Far Cry 4. I niestety jest taka sytuacja, że tak jak już mówiłem w wcześniejszym filmiku informacyjnym, musiałem niestety zrobić przerwę pomiędzy filmikami. Jeżeli ktoś nie wie z jakiego powodu, to odsyłam do filmika pod tytułem Dlaczego nie ma Far Cry 4. I teraz mi się udało właśnie z niego nagrać, właściwie to to była przerwa chyba w jakieś 4-5 misji, nie pamiętam dokładnie co teraz robię, więc może sobie zobaczymy na mapkę, gdzie mam się udać. Właśnie, do umiejętności mam jakieś punkty, nie wiem, chyba mam 3 punkty, okej. To się może przydać. A kto chce? Muszę tutaj coś szybciej zabijać. Albo nie, to nie, to może coś tutaj sobie... Dobra, wezmę sobie to będzie jakby bardziej taki, to mi się na pewno zawsze może przydać. Tylko teraz nie wiem w ogóle dlaczego, ale teraz nagrywam na ustawieniach graficznych średniej i mam w niektórych momentach takie ciuteńkie spadki FPS-ów. Wcześniej nagrywałem na takich samych ustawieniach graficznych i wszystko było ok, więc nie wiem, no. Ja teraz nagrałem z OBS, tak jak wcześniej właśnie mówiłem i z tego programu wcześniej nie nagrywałem, a odcinki, które są wrzucone, to właśnie z niego nagrywałem i niestety mi coś nie poszło. Jeżeli teraz będzie wszystko ok z tym odcinkiem, natomiast jeżeli by miało być tak, że będą przy nim takie spotki w tle. Okej. Nie, spoko. Jeżeli mam być tak, że przy nim właśnie będą takie spadki FPS-ów, to zacznę z powrotem nagrywać to, jak nagrywałem wcześniej, aczkolwiek jest to dla mnie znacznie mniej wygodne. Tam się musimy teraz udać, to może zobaczę, czy tu jest jakiś kład, tam jest kład. Dobra, to sobie pobiegniemy. I tutaj ogólnie była jedna misja z... No, że musieliśmy odzyskać ludzi, no, musieliśmy uwolnić ludzi spod... No, po prostu uwolnić zakładników. Musimy uwolnić zakładników. Jeszcze była druga misja też z zakładnikami. Jedna misja była tam z pomocą w czasce i tam jeszcze coś było, tylko nie pamiętam dokładnie co to było. To jest chyba tutaj. Walić to. Nie, tutaj nie. Tutaj to jest zwykłe, już tak raz jechałem i nie wiem czy to było na ciebie, czy to było poza, ale się, że tak to nazwę, lekko wróciłem. To nie było tak bardzo przyjemne, ale tutaj tak kurza to. Bo dla mnie to tak jest średnio ważne, ale na odcinku to bardzo widać. I właśnie mogą być takie krótkie spadki w każdym razie, co to mnie trochę smuci. Nie wiem dlaczego tak, jak nagrywałem wcześniej, to tak nie było. Może mi się automatycznie sterowanie nie ważne. Może lepiej się z tego, bo się jeszcze zabiję. Idziemy tam. Co tutaj się myśli? To jest przeciwnik, czy to przeciwnik? Tutaj zacząłem tam jeszcze, a potem sobie tam. To jest ciekawe, ale ogólnie to mam teraz takie straszne spotkanie w pełni szansy. Nie wiem, może odcinku tego nie będzie, mam nadzieję, że nie. Spróbuję sobie jeszcze tutaj coś zobaczyć. Popatrzcie, gram na średni, nie? I zmienię sobie częstotliwość odtwierzenia na 30, nie mogę tego zmienić, no dobra. Dobra, zostawię sobie tutaj, kurde, nie wiem, wcześniej tak nie miałem jakoś. Znaczy wcześniej miałem takie same ustawienia, a jakoś tak nie ścinało. No dobra, mam nadzieję, że będzie ok. Hey, you alright? Dobra, bierzemy broszka, no spoko i idziemy. 1300 zł właśnie, bo tam ostatnio miałem niezłe zakupy w sklepie. Dobra. Ja to budżet zawsze mam talent, żeby gdzieś sobie spać w najmniej pewnym miejscu albo coś w tym rodzaju zrobić. Że te orły są naprawdę wkurzające. Atakują tylko i
i nic praktycznie nie dają. Dobra, wsiądę sobie na kola, zaryzykuję ten jeden raz i ja muszę tam wyjechać, więc ja zaraz. Chwila. Na awce to jest okej, czyli tutaj. Pojedźmy sobie tam. Nie da się, okej. Tylko pytanie, jak mam tam teraz dojechać. Okej. Tutaj walcz, to najwyżej się wydupce, najwyżej pomoże mi wrzucać. Chłopu, to chyba przejechałem właśnie to, co było, ale... No nie, jeszcze nie, jeszcze z tym. Znowu to już wszystko. Tutaj się kolejne zachowają. Więc ja od tego po prostu odszedł, zwłaszcza, że teraz jestem na koniec, który ma zalecenie sobie w przeciwnika obiecać w długości 5 centymetrów, bo to jeszcze nie było, gdy ja to miejsce odpuścił. I też nie, te FPS-y są rzeczywiście odczuwane. Mam nadzieję, że nawet to na materiale, a Boże, na filmiku będzie to dobrze, dobre do oglądania, że nie będzie to jakoś bardzo przeszkadzało, ale na kolejne odcinki postaram się tak zrobić, że właśnie tego nie było. Właśnie teraz się zorientowałem również, że nagrywam jednocześnie z głos razem z materiałem, czego wcześniej nie robiłem, tylko miałem to na osobnych dwóch ścieżkach, dlatego może sobie trochę ściszę te dźwięki z gry i nie, że to muszę rzeczywiście albo coś ogarnąć w OBS-ie, żeby tak nie logowało, albo przede wszystkim to mogę po prostu powywalać te rzeczy, których nie używam, to też się może przydać. Ale... Nie patrzcie, jaka grafika, co jakoś bardzo zachwycająca nie jest, ale jak się patrzy na te krzaki nawet, to widać, że są lekkie ścięcia, co dopiero podczas misji. No dobra, ale mniejsza z tym, pójdziemy sobie tutaj. Jakieś fortyfikacje obronne, nie wiem, może tak tego raczej nie nazwiemy, no ale... działko sobie stoi z workami piasku, to... jakiegoś rodzaju w końcu fortyfikacje są. W sumie to tą dzwonnicę chyba już mamy przyjętą, ale dzwonnica bardzo jest właśnie fajne jest to, co w Far Cry 3 przyjmowało się te wieże. Właściwie nie przyjmowało, tylko po prostu się na nie wchodziło. Tutaj trzeba troszeczkę zawalczyć, żeby taką dzwonnicę zdobyć. No to się wchodziło na taką wieżę i się zdobywało wygląd na najbliższe terytorium, nie? A tutaj jest takie coś, że w momencie, kiedy zdobędziesz tą dzwonnicę, to bardziej jakby masz taką dominację nad tym terytorium, nie tyle tylko co wgląd na nie na mapie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś zabijanie zwierząt hodowlanych sprawia mi dosyć przyjemne, no przyjemność to sprawia, więc po prostu sobie taką kózkę tutaj obskubiamy. I myślę, że jako, że i tak już jesteśmy do tyłu, znaczy jako na odcinku o chyba 4 czy 5 misji, to myślę, że po prostu sobie tutaj pójdziemy i pogadamy z nimi. No! You're drunk! I would not want to walk in there right now. What are they arguing about? Pagan men soldiers are about to attack one of our camps. Amida thinks our priority should be the information the fighters have gathered. Sabal thinks saving our people is more important. How long have they been at it? Long enough. The argument never changes and their positions never move. Look, I don't want to bother you, but you're Ajay Gale, right? Thank you for helping us. Everyone here appreciates it. I owe Golden Path for rescuing me, but honestly, I'm just here to scatter my mother's ashes. Perhaps. But now you see what Pagan has done to this country. You are the son of Mohan Gale. Like it or not, your duty is Kirat. And your choices will carry weight. We need someone to break the stalemate between Amita and Sabal. Keep that in mind when you're in there. Ok. Dzięki za rady. I myślę, że sobie do tego pokoiku wejdziemy. No właśnie, dobra. This is about lives. We don't act, people will die. This is about war. We need that intel. We're talking about soldiers we can use. Remember what you said about DARPA? And if I had a choice between Bartman and the intelligence, I choose the intel.
Okej. Wybór. Misja z... Okej. Idziemy na rozpoznanie. Zobaczmy może lepiej, czy tutaj da się jakoś kasę zdobyć. Niestety się nie da. Zobaczmy się, że nawet tutaj mi to lekko szczelanie nie jest. Tym będzie trzeba rzeczywiście coś na kolejne odcinki. Zrobi się w sumie to trochę za dużo, o tym gadam. Teraz będziecie tak na to patrzeć. Gdybym o tym nie powiedział, to później w ogóle byście na to nie zwrócili uwagi, nie? Ale dobra. Mam sobie pogadać z tą kobietą i tym mężczyzną. Cały czas nie nauczę się chyba nigdy, jak oni się nazywają. To jest on, tak. Dobra, co tam? How can I help? One of our camps is about to get overrun. Don't know when, but it could get messy. I need to send them all the support I can. So if you want to help, get over there, brother. Ja myślę, że jednak postępujemy tak, jak on mówi. Nie wiem, dla mnie jakoś to się bardziej... jeszcze sobie póki co zobaczymy, co ta kobieta ma do zaproponowania. Ona jest tutaj i wtedy decydujemy, ale myślę, że raczej postąpię tak, jak właśnie wam powiedział. I can get you that intel. Okay. We've been hearing of a major attack for a while and then Bunnipur was hit, but it doesn't feel right. I think something big is coming and the intel could confirm that. But we haven't heard from the camp since the attack, so watch yourself, okay? Wygląda na to, jakby ona bardziej... W momencie, kiedy wybierzemy ją, to wydaje mi się, że ma największe... większą szansę na powodzenie, jak łatwiej nam będzie wygrać, ale tutaj chodzi o honor, tutaj... tutaj go zaakceptujemy. Okej. Okay. Dotrzeć do Buzo Bravo, 1000 metrów, to myślę, że sobie weźmiemy jednak jakiś pojazd, bo mi się tak z buta jakoś nie uśmiecha, żeby tam iść, tylko pytanie, gdzie tutaj coś jest. W ogóle mogę te ciała przeszukać? O, mogę. Jak przyjemnie. Dobra. Tutaj sobie zobaczymy. Jakoś dużo kas, znaczy wartościowych przedmiotów tam przy sobie nie mają, no ale dobra. Auto, może jakiś, wolałbym w sumie kład, ale... autem też nie pogardzę. Dobra, tylko teraz jeszcze pytanie, czy jest może jest kierowanie automatyczne. Zarobię jeszcze. Nie, już po prostu sobie widzę, jak ja będę kierował autem, jak będę teraz po prostu. Tak, ja jestem po prostu, będę tak się w każdym, kurde. To jest moje powołanie życiowe. Dobra. Jedziesz sam, tak będzie lepiej. Tylko tutaj będę to za jakiś czas na prosty przyspieszał, żeby szybciej tam dotrzeć. Okej, okay, mamy wesprzeć rebeliantów w walce? Chyba nie. Ja jednak płynę do tego obozu prosto. Bo nie mam ochoty, żeby odcinek trwał za długo, tylko po prostu chciałbym zrobić tutaj coś treściwego i go zakończyć, więc odcinku będzie weekend. Myślę, że teraz jakieś 3 odcinki. Znaczy ogólnie to będę teraz praktycznie cały czas co gram na komputerze, to będę grał Far Cry'a w LoL'a, będę grał mało, aczkolwiek też. I właśnie w momentach, kiedy będę grał w LoL'a, to ale Far Cry'a, to będę zawsze myślę, że cały czas tego nagrywał, więc raczej to chodzi o pokazać dużo. Gdzie my w ogóle jedziemy? Ej. Gdzie my, kurde, w ogóle jedziemy? Wysiadamy stąd. Gdzie mnie pokłada? Zaraz tu przeciwnik? Nie. Jak mi się wydawało. W tym miejscu, że jest cała masa tych liści, stąd sobie pewnie go nie zeznajmę, ponieważ no, brawo, znowu go trafiłem. Nie ma na po prostu, jak ta moja celność, nie? Ej, bez kiedy jakoś nie zabiję. O, ja po prostu jestem mistrzem tej gry. Ja nie powiem, że nie, ja nie wierzę w to, co ja teraz robię. Jak ja sobie mogę w niej nie trafiać? Mam takie trochę wrażenie, że to jest na tych jakości FPS-ów, po prostu mi to tak strasznie wkurza. Nie lubię, jak jest takie coś w grach. Ale... To jednak wina...
No kurde, nie ma gdzieś. Dobra, to teraz powinien. Zdychaj się, zdychaj. Tak jest, okej. Okay. Zdech, teraz może zwłoki przeszukajmy jeszcze. Dobra, bierzemy amunicję, nie szukamy zwłok już. Zbierzmy jakieś liście, coś to może kiedyś przydać w przyszłości. Ej. Zbieramy. Zbieramy. I jedziemy do obozu. Tylko teraz pytanie, jak tam najłatwiej dotrzeć. Obóz jest, o tutaj to. Zaraz, czy może nie jest tutaj gdzieś... Gdzie ja mam dotrzeć w ogóle? Bo ja jestem ślepy chyba. Ej nie, bez kitu jestem ślepy, gdzie jest punkt ten obóz Bravo? Zaraz, chwila, chyba. To gdzieś tutaj będzie, powinno być tutaj. Gdzie? Ej nie, bez kitu. Ja pewnie jestem na akcie ślepy, pewnie to jest takie... centralnie obok mnie. Gdzie to gówno jest? No dobra, wytworzę sobie port wtedy. A co to ja nie miałem portfela? Myślałem, że mam więcej, no ale dobra. I pojedziemy do tego. O zaraz, obóz jest tam, tak? Jak się patrzę, to on będzie tu. Czyli to jest... Tu jest. Ja tam chcę iść. Tam chcę iść. I tylko tak z buta to tak trochę mi się to średnio wydaje. Tutaj jest jakiś pojazd. Tutaj sobie pójdziemy. Tylko potem będę musiał tam sam dojechać, bo już... Wolę nie ufać temu automatycznemu sterowaniu. Kurde. Czuję, że to coś zaatakuje. Jeszcze sobie to... Zaraz, ja wtedy trafię, a ja to wiem. Jest jeden. Kurde, brawo. Dobra, idziesz. Może zdychaj, że dobra, wezmę tam te zwłoki. Już tu... O kurde, jakiś typek, co tutaj oju cię zabiły. Wierzymy, co tam może się przydać. I tak w sumie to YOLO. Albo nie, może lepiej nie. Nieważne. O, tutaj chyba, wydaje mi się, że tutaj można sobie tak fajnie zjechać. No, można, okej. Okay. Idziemy. Poszczelajmy chwilę, bo niech się zwierzęta przestraszą. Dobra, wyleczmy się, bo widzę, że coś niestety troszkę obiłem. Jezu, ile ja mam tych ran już. Jakby tak tego naliczyć, to wszystkie, co sobie naprawiłem, to na serio tego strasznie dużo. Dobra, tutaj jest autko, czy coś innego na autko. Nie jest takie auto, no ale... Zaraz. Z takiej wysokości... Aha, dobra, taki parametr to jest, no ale aż... Żeby tyle HP im brać, to bez przesady. Dobra, jedziemy. I teraz tak... Czy mi się wyświetla droga na żółto, to jest na pewno tam, myślę, że tak. Interesująca muzyczka, naprawdę sam bym lepszej nie wybrał, ale no cóż, to Far Cry w końcu to swoje klimaty ma i niestety do tych klimatów zalicza się muzyka, która nie podchodzi za bardzo do mojego gusta. I teraz tak, na cel, nie chcę mieć tu obranego celu, tylko chcę mieć obrany cel tutaj. Teraz będziemy miał mapę, drogę zupełnie inną, nie? Na mapie. No dobra, jasne. I bym tam kurde pojechał pod dalca i by było potem nieciekawie. Ja pierniczę. Kurde, w drzewo wjadę i się zabiję cały raz. Kurde, tutaj by się przydał płat czy coś. Ej. Panie. Ciekawe co by oni zrobili, jakbym w nich strzelił. Dawaj, wyeliminujcie. Jezu, ej, nie, zrobiło się nieźle. Leczę, dawaj. Wydzielaj wszystkich. Ej Boże, ej nie, tak szczerze to oni są silniejsi od tych czerwonych. Albo po prostu jestem tyle temperatury, stanąłem przed nimi wszystkimi. Ale myślę, że i to i to. Tak sobie to ciekawe, czy oni teraz będą mnie chcieli zabić. Pewnie tak. W ogóle to dlaczego ja walczę ze swoimi? To jest ciekawe co się teraz stanie w fabule.
takim momencie. Czy będzie jakoś, że jakaś zdrada, czy coś w tym rodzaju? Ciekawe, ciekawe, ale dobra. Walić to pójdziemy do tego. Ciekawe się zrobiło, ale teraz pójdziemy do tego obozu i w ogóle co? Tutaj coś jest. Nie wiem za bardzo, co to jest, ale wydaje mi się, że tym się lata, więc... co to jest? To by się... Dobra. W górę, spacer. Cel w dół. Okej. Lecimy, dawaj. Czemu mi się zwiększa cały czas dystans? Muszę chyba zaraz... Wiecie, jestem na poleci latającym, właśnie co teraz po prostu lecimy przed siebie. Nie wiem, czy teraz lepiej pójść do tej dzwonnicy, która w sumie tak daleko wcale nie jest. Czy polecieć od razu tutaj? Myślę, że polecimy sobie od razu tam na prawo do dzwonnicy, później, bo niby by się przydała i to tak dosyć sporo, ale teraz mamy misję do wykonania i potem najwyżej sobie poza nagrywaniem tą dzwonnicę opanuję, albo zaraz pod sam koniec odcinka. Ile już nagrywam, tak jakieś 20 minut myślę, że będzie, więc przydałoby się zaraz kończyć. No nie powiem, interesujące dosyć jest, o kurde. Nie. Okej, już myślałem, że to skręca tam, gdzie ja patrzę, a tego wcześniej w Far Cry nie było. A to już było, że to z powodu wydania. Dziękuję bardzo za informację, ale chyba nie skorzystam. Czy... A, nie jest nic. Dobra. I... A co jest takie ciekawe to? Można tak spokojnie lądować, to bardzo... Bardzo mi się ten PS podoba, mógłby być trochę szybszy. Ale... Aha, chciałem sprinta, może nie w ogóle, a nieważne. Ale... Ale mimo wszystko bardzo, bardzo... Znaczy ja się patrzyłem tak do góry, kiedy... Nieważne. Nieważne. No, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawe to. W sumie to by się ciekawie takim było przyjechać w normalnym życiu, nie? To muszą być chyba jakieś takie odczucia dosyć, dosyć fajne. Okej. Okay. Tak, zaoferuję tam pomoc, nie bójcie się. Dlaczego nagle się taka mgła zrobiła? Taka drastyczna, kurde, jakby zaraz. Obóz do tego szlaku. No jasne, że obóz do tego szlaku, kurde, ty się jeszcze pytasz. Idziemy, idziemy, idziemy. Tutaj ja jestem czysty, ja nikogo z was nie zabiłem, nie? Ja po prostu... Ciekawe, co by się stało, jakbym tych teraz zabił w tym momencie. To by się na serio myśleli nieźle wkurzyć, no ale dobra. Muszę iść tutaj, tak? Teraz mam zaoferować pomoc albo coś. Czy nie, czy po prostu idę i... I już zaraz tu ktoś przyjdzie. Okej. We're ready for the bastards. So grab mines or get behind the turret. Let's hurt them. Łowcy. Łowcy to dyskretni i zabójczy przeciwnicy. O kurde. Dobra. Nie, muszę przyznać, że ci łowcy mogą być za tyle. Naprawdę niezbyt przyjemni. Natomiast czy mam jakieś miny czy coś w tym rodzaju? Niestety nie. I chyba sobie tutaj takiego czegoś, no właśnie, takiego czegoś niestety nie mam. Myślę, że dla tych łowców mogą być te koktajle dosyć przydatne. Dlatego sobie to weźmiemy. Jestem ciekaw, z której strony przypuszczą atak. Jestem również bardzo ciekaw, czy w momencie, kiedy bym takiego przypadkowo całkowicie, nie, tego nie będę robił, ale gdybym takiego gościa zarżnął, to czy... No kurde, zebrałem amunicję, to ja mam teraz, gdzie te miny są? Gdzie te miny, dziecko, są? Jak ja mam tutaj miny, wam usłyszeć, to mi je dajcie, bo... super. No dobra, to jeszcze pokażcie mi, gdzie. Kurde, coś żyje cały czas. No dobra. Trochę się dziwię, dlaczego tego wcześniejszego nie zrobiłem, ale... Ale patrz, to uważa. Ej, wezmę łuk, dawaj łuk. Dawaj łuk, gdzie jest łuk? Gdzie jest łuk? Ja chcę łuk. To było bardzo przyjemnym bronią, walę to, że tam się teraz zabiłem. O, kurde.
moment oświecała. O kurde, tutaj gdzieś która jest? Ładna śladowca, kurde. Czy ta nawiązka się nazywa? Śladowca, nie wiem, nieważne. Wstrzymałem mnie, aż tylko woli tutaj nieźle. Ale już o kurde, sam się załatwiłem, no brawo. Sam się kurde załatwiłem, ja pierdolę. Ja tutaj zaraz sprawdzę. Dawaj, dawaj, to przeżyjesz. Ej, nie, no brawo, sam się załatwiłem, jeszcze tego łuku, bo nie zdobędę, nie, no to... Ej, właśnie, teraz zostało tylko trzech, miałem ich bronić, kurde, ani tutaj się bawić, to jest poważna sprawa. Jako, że ja chyba nie mam amunicji, a nie mam. Dobra, mamy łuk. Nie wiem, gdzie jest wschód, ale dobra. Bierzemy, leczymy się. Tam gdzieś są, kurde. Ja pierniczę. Jednak do łuku to by było fajnie być takim mówcą, żeby sobie się ukryć. Kurde, panie, nie strzelaj mnie. Panie. My się chyba wtedy pokłóciłem. Kurde, tylko cały czas się te strzały wyciągał. Dawaj. Gdzie on jest? Kubany, nie trafiłeś, haha. Teraz zdychaj. O kurde, ej, on chyba jakieś zwierzę dał przeciwko mnie, czy coś. Jak to się wyświetliło, albo po prostu to jest jako przeciwnik. Ej, dlaczego on nie zdycha? Czy ja może w niego nie trafiam przypadkowo? Ała, ała, biegnie, ej. Ja chcę biec, frajerzy, ratujcie mnie. To by sobie po prostu zmienić broń, kurde, co ja spierdałem, tutaj coś nawadę. Nie ważne. Kurde. Dobra, jest. Jest ciągnięty przynajmniej na tyle. Tam kurde kolejni się... Jak misja nie udana, dzieci drogie, tutaj wszystko przecież się udało idealnie, no. Dobra, to teraz nie bierzemy już tego łuku, bo fajnie się z niego bawi, ale to nie jest na tą misję, tutaj trzeba być konkretny. Tylko skąd ja mam wziąć miny? Ja bym chciał bardzo... fajnie, że są łowcy, bym bardzo chciał wziąć dwa z miny. Harpuny są, no. Ale ja chcę miny. Może ja je mam, tylko ja jestem na tyle ślepy. Nie, chyba nie mam. No dobra. Niestety sobie rozłożyć nie mogę, więc tak trochę słabo. Ale wiem, że nadchodzi będą stamtąd. Chyba, że po prostu to jest tak, że pamiętaj, mogę nawet z każdej strony, czyli po prostu co jakby rozgrywkę będą z innej strony nadchodzili. To też może być. Kurde, ale gdzie są miny? Powiedzcie mi, gdzie są amunicja z minami? No dajcie mi te miny, frajerze. Może tutaj to jest na tym stoliku, tak? Tak, no oczywiście, no. Brawo, dajcie to. Wziąłem już, pewnie wziąłem, ale nie ma. Nie no, ja to mam po prostu cela, to jest... Ja wiedzę, co to chyba, nieważne. Dawaj, typa. Kurde, padł i nie żyje, umarł na śmierć. Dawaj, bierzemy. A ja tutaj wszystkich obronię. A niech się to pali. Zdychaj, kurde. O kurde, to... A, panie, co atakujesz? Chodź tu. Chodź tu, no chodź! Taki skłany jesteś? No dawaj. Dawaj na sol. A, idealnie trafiłem. W to. Pierwszy, cóż. Kurde. Dobra, może lepiej wbijemy do tego domku, bo jeszcze teraz padnę i wtedy nie będzie wesoło. Tutaj mogę też przenieść sobie amunicję, też się może przydać. Miny wziąłem? Nie wziąłem miny stamtąd, ale dobra. Tak w sumie to mogę się pobawić w grę, w przynętych chciałem powiedzieć.
Ale to może nie wiem, czy nie lepiej byłoby to postawić mimo wszystko na później. Panie, żyj. Dobra. Co tutaj? Rzucam granatę na bogato. Na bogato, tylko teraz pytanie, gdzie oni są. Czy są te miny cały czas na stole, tak? Dlaczego ja ich nie mogę wziąć? Dlaczego ja ich, kurde, nie mogę wziąć? Powiedzcie mi. No dajcie mi te miny. Kurde, dziecko, drogie, daj mi minę. Przeciwników nie ma, albo i są, tylko ja jestem na tyle ślepy, że stoi ode mnie taki 5 metrów i nie mogę sobie go zobaczyć. Ale to jest nieistotne, to... Kwiatek. Zachód, kurde, jeszcze powiedz mi, gdzie to jest. Jednego nam zabili, o kurde, ej nie, no to jest sprawa poważna. Jeden z nas padł, to tak nie może być. Możliwe, że zachód jest gdzieś tam, ponieważ tam się wszyscy nie gapią. A więc... Kurde, wydaj. Te zwłoki po lewej stronie tak rozproszają, kiedy tam cały czas się wyświetla, że mam. W ogóle to człowiek nie będą nawet strzelałem, zagapiłem się. Te zwłoki tak... Panie, nie strzelaj w powietrze, chyba że on jest na dachu. Aha, no to co? O kurde, atak z powietrza, to już napadę nie wiem. Dobra, leczymy się. Leczymy się i teraz pytanie, w ogóle to dlaczego... Nie, a nie płucą, o lol, co tak trochę... tutaj jest przeciwnik chyba, no zdychaj. No i nie żyjesz, no. Jak się teraz z tym czujesz, opowiedz nam. Idziemy. O kurde, ej, nam wyczynało nam rebeliantów tak trochę sporo. Teraz pytanie, gdzie oni są, w sumie te miny nam by się naprawdę przydały na samym początku. Jakby je wziąć, to by teraz ta sytuacja wyglądała znacznie zupełnie inaczej. Ale jeszcze są dwa granaty, z którymi da się zrobić naprawdę dużo. Jeżeli tylko to się odpowiednio wykorzysta. Myślę, że komputer nam próbuje podpowiedzieć, że oni są gdzieś w tamtą stronę. Kurde, nie wiem dlaczego tak mam, ale jak zadzieram tak głowę do góry, kiedy chcę otworzyć. Panie, zdychaj. No, bardzo dobrze. Bardzo ci tak dobrze. Kurde, ty się nie pal, bo to niemiło wygląda. Ja nie umiem, ale tak jak dzisiaj kompletnie nie umiem sobie nikogo trafić. Jak nagrywałem ten odcinek coś, co nie wyszło, to akurat tak fajnie kontrolowałem, tak fajnie mi wszystko wychodziło, ale oczywiście... No dobra. Udałem się do kolejnego obozu, ale myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, bo nagrywałem już na pewno ponad pół godziny. I do kolejnego, do tego obozu udamy się w kolejnym odcinku. I... o. Nic dodać, nic ująć. Siemanko.